Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze się nie zapisali na Mistrzostwa Świata. Witajcie na kanale Chodźmy po zdrowie. Dzisiaj jedziemy na trasę Mistrzostw Świata w Nordic Walking do Lubiatowa. Będę starał się pokazać Wam podłoże, jak ja sobie z tym radzę, trasę, no pewnie nie całą, ale większość trasy pokażę, żebyście widzieli, z czym możecie się spotkać na trasie Mistrzostw Świata. Ja w tym roku bardzo mało będę uczestniczył w zawodach, bo odchodzę od współzawodnictwa, odchodzę od rywalizacji, ale w tych Mistrzostwach Świata jeszcze wystartuję. Zapisałem się, wystartuję na takim szybkim dystansie 5 km. Z jakiego powodu? Normalnie chodzę na 21, w zawodach chodziłem, a teraz zapisałem się na 5 km z prostego powodu. Dobrze nie przepracowałem zimy i myślę, że na te 5 km byłem w stanie się w miarę przygotować i wystartuję. Jak mi wyjdzie, to zobaczymy po 20 czerwca. Na pewno powiem Wam, z jakimi emocjami, z jakimi uczuciami będę startował w tych mistrzostwach. Jesteśmy teraz na trasie w Lubiatowie, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 2022. Zobaczcie na podłoże, z którym będziecie sobie musieli radzić. Jest to podłoże bardzo mocno ubite i kamieniste, więc każdy Wasz niedokładnie podniesienie kija i wbicie spotka się z odbiciem i Wasza siła pójdzie no, w powietrze, a nie w podłoże, gdzie Wam oddaje to podłoże tą siłę. Więc ja sobie radzę, że trochę wyżej podnoszę kij. Jest to taka moja sugestia. Jak Wy sobie będziecie chcieli radzić, musicie to przetrenować. Wiem, że każdy ruch ręki, który nie osadzi kija, naprawdę kosztuje wiele wysiłku. Teraz przejdę się, może tutaj Piotr pokaże, może mi się uda nie wbić tego kija i zobaczycie, co wtedy ręka robi, jak ona ucieka do tyłu i moja moc, moja siła idzie w powietrze. O! O! I to jest przykład tego, że musimy tutaj osadzić bardzo dobrze te kije w podłożu. I wtedy możemy pracować rękoma, bo idąc techniką Nordic Walking, przecież pracujemy też rękami i to pracujemy bardzo mocno, bo po osadzeniu zaczynamy ciągnąć i tu zaczynamy się odpychać, więc ten element by nam uciekł, jak nie wykorzystamy osadzenia kija poprawnego. Ja teraz się będę rozgrzewał, bo na 5 km jak chcę iść treningowo, więc muszę być rozgrzany. Na 21 km może ta rozgrzewka być trochę mniej intensywna, ale na 5 km ja się rozgrzewam bardzo intensywnie, bo to jest tylko 5 km, więc wszystkie mięśnie muszą być rozgrzane. Włączam zegarek i będę szedł.
Dzisiejszy odcinek jest poświęcony Mistrzostwom Świata, które odbędą się 17-19 czerwiec. Trasa jest w Lubiatowie, a pewnie inne imprezy będą się w miejscowościach pobliskich odbywać. Choczewo, Kopalino. Pokazałem Wam trasę, która jest urocza, która zachęca do chodzenia, chociaż ja wolę trochę bardziej duktową, dukty leśne, ale nie ma co wybrzydzać, jest pięknie, jest las dookoła, jest naprawdę piękny i można sobie pochodzić. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze się nie zapisali na Mistrzostwa Świata, albo w ogóle może jeszcze nie mieli w rękach kij do Nordic Walking, to zaczynajcie od Mistrzostw Świata. A co? Przecież też tak można. I później będziecie się chwalić, że startowaliście na Mistrzostwach Świata w Nordic Walking. I co? I tak też można zaczynać chodzenie z kijami Nordic Walking. Ja zapraszam też do siebie, do swojej szkoły Nordic Walking. Mieści się w Gościcinie. Jestem dostępny w każdym czasie, jeżeli się ze mną umówicie oczywiście. I gwarantuję Wam, że nauczę Was chodzić z kijami Nordic Walking. Możemy przeanalizować naszą trasę na Mistrzostwa Świata, którą przeszedłem. Jest naprawdę uroczą trasą widokowo, ale nie jest łatwą. Chociaż jest płaska, ale nie jest łatwa. To są moje odczucia. Jest szybka oczywiście, ale przysparza też takich problemów, jak właśnie to wspominałem na początku. Osadzanie kija. Jest wszystko dobrze. Na ostatnich 2 kilometrach można jeszcze przyspieszyć, bo podłoże zaczyna być dla mnie przynajmniej sprzyjające i tam można jeszcze przyspieszyć. Jest naprawdę szybką trasą, jest szeroka, nie będzie gdzieś tam przewężeń takich, że będzie ścisk, także można fajnie sobie pochodzić. Jest jeden kawałek, ta agrafka, gdzie wracamy tą agrafką, tam jest taki tłuszeń bardzo, bardzo ostry. I trzeba zwrócić na to uwagę, żeby no, gdzieś się tam nie przewrócić, bo to nie będzie za przyjemne przewrócenie się na tym tłuczniu. Ale każda trasa ma swoje jakieś takie trudności, większe, mniejsze. To jest akurat dla mnie tam ten tłuczeń, gdzie wchodzimy na tą agrafkę, to nie, tam jest podłoże właśnie takie dukt leśny i tam ja się czuję najlepiej na takich podłożach i przyjemnie się chodzi. Jeżeli będziecie brali z sobą kije, to ja mam kilka par kij i
wziąłem kije, które są jakby są poprawne, długość ich jest poprawna, ale nie jest zawyżona, bo mam też kije, gdzie mam 5 cm dłuższe do trenowania na przykład dłuższego kroku, ale to tam, na tej drodze, to kije takie, jak mówiliśmy kiedyś, wzór 0,68 razy wzrost, i to daje nam wysokość kija. Lepiej trochę, żeby one były zaniżone niż przewyższone. Żeby były tak niż wyższe, bo to poprawne osadzanie tych kij sprawi wam na tym podłożu sprawi wam problem, jeżeli one będą za wysokie, więc nie będziecie wbijać pomiędzy kij, osadzać pomiędzy nogi, a wyjdzie on wam za kroczną nogę, i to już jest błąd. To jest błąd i mogą sędziowie to wychwytywać. Taka moja sugestia. Trasa jest prosta, trasa jest przejrzysta, nie można się na niej zgubić, jest naprawdę, będzie jeszcze oznaczona na pewno, ale nie można się zgubić, także będą to zawody na najwyższym poziomie, to jestem pewny. Co można zyskać, chodząc na kije, chodząc na treningi, chodząc z kijami Nordic Walking, jakie mamy widoki, jakie mamy przyjemności po drodze, gdzie zyskujemy zdrowie, a przy okazji mamy jeszcze przyjemność oglądania takich widoków. Jeszcze jedno, co zauważyłem, idąc dzisiaj na trasie, że Piotr, mnie filmując, że ja bardziej pilnowałem się techniki. Także tutaj moja sugestia, jeżeli macie kogoś, kogo lubicie oczywiście, to dajcie mu swój aparat i niech was nagrywa, bo to jest zawsze pomocny materiał do przejrzenia po treningu.
I prawie jestem pewny, że będzie to skutkować waszym poprawniejszym stylem chodzenia. A poprawna technika chodzenia będzie wam gwarantować, że sędziowie nie będą was upominać. Na pewno nie dostaniecie żółtej kartki, co będzie skutkować dodatkowymi karnymi minutami, więc to wam zapewni poprawna technika. To na tyle w dzisiejszym odcinku, co udało mi się przejść. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to zasubskrybujcie i dajcie łapki w górę. Jeżeli podobają wam się nasze odcinki i nasza przyjemność chodzenia z kijami i nasz kanał, to wspierajcie nasz kanał. Szczegóły w opisie pod filmem. No, teraz to już naprawdę koniec, pakuję się, jadę do domu o 15, gdzieś zjem obiad, także życzcie mi smacznego.